Krzysiu, jadłeś coś dzisiaj? Tak też myślałem. A wiesz, na co, jaki mam wpadłem pomysł? Popatatajać po mieście. Nie, zobacz. O tak, znalazłem idealną restaurację dla ciebie, Krzysiu. Cześć, Krzysiu. Co by tu wybrać? Weź to. No, chyba nie działa, Krzysiu. Ale się rozjuszyłeś. Krzysiu, zainstaluj sobie aplikację McDonald's. Wiesz, twoja stara. Zainstaluj sobie. Mówię ci, polecam ci tą aplikację, tak? Super. Mówię ci, super aplikacja. Fajna aplikacja. Tu musisz założyć konto. Wiesz, bo konto nie założyłeś. Załóż konto, gdzie się zakłada konto? Tutaj musisz, tu klikamy. Ja tu nie wiem, czy tu, ale tak gdzieś dalej, tutaj na pewno. Dalej, gotowe. Czy mam ukończone 16 lat? Zaznacz, że tak. W razie czego ty mi zaznacz. Dobra, ty masz. Podpisuję ci, że ten. O, dzięki. Patrzcie na niego, jakiś szczęśliwy. Idzie odebrać. To się nazywa szczęście. Tak, zobaczcie sami, jak to smakowicie wygląda. O tak, wygląda przepysznie. Mamy tak. Tutaj ten słynny napój. Oprócz tego mamy takie standardowe rzeczy, czyli mamy frytunie, potrójnego tam było. Tak, potrójny. Napisane. Potrójny cheeseburger czy burger? Ale jak najważniejsze to jest ten składnik. Tak, ja chcę od tego zacząć. Pamiętasz, jak kiedyś za dużo wypiłem? No. I się zżygałem? No. Dobra, okej, okay, pijemy. No to co, zróbeczko. Siup. O kurde. Nie. Ale wiesz co, ja się nie dziwię, że tak dziwnie ludzie tak, oceniają. Tak. Bo ludziom to nie smakuje tym, co nie znają smaku. No, bardzo specyficzny smak ma, no. Tak, ale to smakuje trochę jak KitKat też miał takiego z matą. Wiesz co, dlaczego mi się wydaje, że ludzie się spodziewali, że to będzie takie bardziej słodkie, no jak słodkie za bardzo nie jest. Bo takie to jest mleczne. Taka... Ja bym mi to wziął z mleczkiem. Ja to jest wrażenie, jakbyś mleko miętówkę zalał mlekiem. Nie no, w porządku. No, w ogóle, myślałem, że powinno być, wiesz, bardziej słodkie, tego takie bardziej, a w ogóle tego tu nie ma. Mi smakuje, jestem na tak. Dobra, w skali 1 na 10? Kurde, mam włosa. No nie. Paweł powiedział, że w skali 1 na 10 to ma włosa. No okay, włosa dobra. Mam w mojej macie. Może to włos maty, dlatego to takie drogie. Dlatego takie bezcenne. A kto to ten mata jest? Jakiś raper chyba, co nie? No, raper, ja go lubię, ja go słucham. Nie no, przecież śmieję się, wiem, że to jest raper i że jest raperem. No. Spodziewałem się czegoś gorszego. Dobra. To co? Cheese. Ohoho. O, ho. To ja lubię, to szanuję. A w ogóle wiecie, żeby kupić ten zestaw, to trzeba było w aplikację, musieliśmy ściągnąć. No, musieliśmy podać o rozmiary penisów. Jest tylko jednorazowy kod, który jak użyjecie, to już nie możecie kupić. No, raz na całe życie możecie raz kupić. Raz na całe życie. Nie, no to porzo, cheeseburger jak to cheeseburger. A dawno nie jadłem, powiem. No ma jakiś swój specyficzny smak. W sumie jak mi smakuje. W sensie no taki McDonald'owy po prostu. Ale to w sumie chyba można sobie wziąć po prostu zwykłego... Potrójnego można? Cheeseburgera i dodać do niego jeszcze jednego kotleta. No, też dawno nie jadłem maka, więc na plusik. I fryteczki. No w ogóle ciekawe, czy to on tak stwierdził, że chce mieć taki napój? No, ja myślę, że ten clown z McDonalda poszedł do maty, ten Ronald McDonald, no. I powiedział do niego: Mata, we want you to be our... face in our restaurant and we want to wymyśl coś. Ej, w ogóle jak jest końcówka, to ma taki jakby ten taki popiół. Popiół? Może to te włosy? Takie, w sumie trochę bez szału takie. Daj mi opowiedzieć historię. No dobra, no, przepraszam. No, ja, opowiadaj. No i ten Ronald McDonald do niego: wymyśl coś, co możemy do twojego Mac zestaw. A on powiedział: to może matę? A oni... O dobra, tak chyba kończymy. Elo.